Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco witam osoby urodzone 18 i 19 października. Składam Wam kochani na wstępie najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo szczęścia, zdrówka, miłości, przyjaźni, pieniędzy, bogactwa wewnętrznego, radości życia, ale przede wszystkim kochani, tego, aby działo się wszystko dla Waszego najwyższego dobra, zgodnie z takim odgórnym planem, czyli spełnienia marzeń tych większych. Niekoniecznie to, o czym my marzymy na dany moment, jest dla nas faktycznie dobre, ale kiedy otworzymy się na to, co chce do nas przyjść, to mamy stuprocentową pewność, że właśnie otrzymujemy dokładnie to, co dla nas jest istotne z punktu widzenia naszego własnego rozwoju. Więc tego Wam życzę, kochani, takiej otwartości, tego, aby z radością przyjmować, nawet jeżeli nie zawsze te doświadczenia życiowe są dla nas miłe, sympatyczne, pozytywne. Zaczynamy, kochani, Wasze wróżby urodzinowe i zaczynamy oczywiście od 18 października. Dla Was, kochani, dziewiątka mieczy. Karta niezbyt przyjemna, to od razu mówię. No za chwileczkę możemy wskoczyć na dziesiątkę i to już będzie taki kres, jak gdyby, takie dojście do ściany. No tu głównie świat naszych myśli, czyli jakieś takie dręczące wątpliwości, takie na przykład stresy dnia codziennego, być może jakieś wyrzuty sumienia, coś z czym się zmagamy zazwyczaj w pojedynkę, niekoniecznie chcemy się tym dzielić z całym światem, być może to w jakiś sposób próbujemy stłumić, wyprzeć, natomiast no, ten stres jest taki paraliżujący, wszechogarniający. Coś bardzo mocno przeżywamy. No tutaj, jak zresztą widać po kolorystyce i takiej ogólnej wymowie tej karty, nie ma tu nic przyjemnego. Jest to jakaś taka ciemna droga, przypominająca jakieś tory pośród nocy. Końca tej drogi tak naprawdę nie widać, bo spowija go czerń, więc trudno powiedzieć, co tam na końcu tej drogi nas czeka. My oczywiście wyobrażamy sobie wszystko, co najgorsze. No, jest to niewątpliwie karta taka związana nawet z naszymi koszmarami sennymi, czyli naszymi przewidywaniami jakichś takich najczarniejszych scenariuszy, co się może tutaj ziścić. Na pocieszenie, kochani, warto podkreślić, że tak naprawdę 90 ponad procent tego, co mamy w głowie, czego się obawiamy, to tak naprawdę nigdy się nie spełni, nigdy się nie ziści. To jest po prostu tylko i wyłącznie świat naszych myśli. To, że my tak widzimy, to jest bardzo, bardzo subiektywne spojrzenie. Natomiast wcale te rzeczy nie materializują się w większości, nie realizują się. Aczkolwiek pamiętajmy też o tym, że może tak być, że sami swoim negatywnym myśleniem możemy przyciągnąć do naszego życia jakieś nieprzyjemne, niesprzyjające okoliczności, więc warto dbać tutaj również o pewną higienę myślową. Nawet jeżeli coś Was bardzo mocno stresuje, no to starać się przynajmniej, jeżeli nie można myśleć pozytywnie o tym, to przynajmniej starać się jak najczęściej odrywać myśli. Gdzieś tam na przykład oddawać się jakimś rozrywkom, uciechom, spędzać czas w miłym towarzystwie, wychodzić jak najwięcej na świeże powietrze. Dziewiątka mieczy też może sprzyjać takiemu zamykaniu się w domu, siedzeniu w łóżku, w jakimś tam dresie bez makijażu, jeżeli chodzi o panie, i po prostu udawać, że cały świat nie istnieje i nie tędy droga, kochani. Im bardziej zaczniemy wychodzić do ludzi, im bardziej zaczniemy po prostu cieszyć się światem, życiem, bywać na świeżym powietrzu, tym lepiej będziemy się czuć. Takie zamknięcie na pewno nigdy nie będzie sprzyjało poprawie sytuacji. Cóż, w związkach możemy się czuć zrozpaczeni, tacy zagubieni, możemy po prostu cierpieć z powodu jakiegoś rozpadu związku, możemy cierpieć, ponieważ do kogoś tam wzdychamy, ale ta osoba na przykład się nami nie interesuje, bądź nawet nie zna naszych uczuć do niej. No możemy tęsknić za miłością, za ciepłem, to dla osób samotnych, dla singli, którzy po prostu no, nie do końca wierzą w to, że mogą spotkać jakąś taką prawdziwą miłość w swoim życiu, ale no, dzieje się tak dlatego, że po prostu nie odkryliście, kochani, tej miłości w sobie. I to zawsze podkreślam i będę to powtarzała do znudzenia, że najpierw trzeba prawdziwie pokochać i zaakceptować siebie, aby no, taka osoba pojawiła się w naszym życiu.
Pracy w finansach. No mogą się pojawiać problemy w ogóle ze znalezieniem pracy, bądź macie pracę bardzo stresującą, gdzie po prostu aż boicie się chodzić, bo aż po prostu wam się ręce trzęsą na samą myśl o tej pracy. Może jakiś despotyczny szef lub szefowa. Może też być bardzo trudna sytuacja materialna. Może jakieś zobowiązania finansowe. Może się martwicie o tym, o to, jak związać koniec z końcem. Może po prostu nie jesteście w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. No trzeba tę sytuację na pewno przemyśleć, ale też pamiętajcie, kochani, że dziewiątka mieczy często może być taką kartą oznaczającą ucieczkę przed problemami. Natomiast ucieczka, to, że my się gdzieś tam zamkniemy w ciemnym pokoju, to, że my będziemy gdzieś tam udawać, że problem nie istnieje, wcale nas nie przybliżą do rozwiązania tego problemu, więc trzeba tutaj jakby też się zmobilizować, zebrać na odwagę, no i wyjść tym problemom naprzeciw, czyli poszukiwać aktywnie jakichś rozwiązań, nawet jeżeli te problemy są, nawet jeżeli wydają się na chwilę obecną zbyt przytłaczające, to warto tutaj mimo wszystko no, spróbować przynajmniej cokolwiek zrobić, spróbować poszukać rozwiązań albo zwrócić się do osób, które ewentualnie mogłyby nam tutaj w tej trudnej sytuacji pomóc, żeby nie pozostawać z tym samemu. No, w kwestiach zdrowotnych również, kochani, trzeba zadbać o siebie, bo tutaj możemy mieć do czynienia z depresją, z bezsennością, z jakimiś po prostu takimi no, nastrojami na pograniczu apatii, na pograniczu jakiejś melancholii, co nas może pchnąć również do jakichś takich niefajnych rzeczy, więc lepiej po prostu, jeżeli czujemy, że faktycznie już nie dajemy sobie z czymś rady, no po prostu zwrócić się po pomoc specjalistyczną, bądź chociażby do jakiejś zaufanej osoby, przyjaciela, przyjaciółki. Pamiętajmy też, że żadne problemy nie trwają wiecznie i że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Tylko trzeba po prostu go poszukać. Przechodzimy do 19 października, karta pustelnika. Karta pustelnika, jak sama nazwa wskazuje, oznacza pewien rodzaj samotności, alienacji, ale w tej karcie często jest to po prostu samotność z wyboru, dlatego że człowiek musi pobyć sam ze sobą, musi sobie coś przemyśleć, popracować nad czymś w samotności, czasami pobrać jakieś nauki, czasami po prostu pomedytować, bo jest to również karta bardzo silnie rozwiniętej intuicji. Jest to karta osób, które rozwijają się duchowo, wewnętrznie, czyli no, tutaj jakby zgiełk, obecność innych osób nie jest nam absolutnie do tego potrzebna, wręcz przeciwnie. Na pewnym etapie może nam po prostu przeszkadzać, możemy mieć takie uczucie, że my chcemy właśnie uciec od ludzi, gdzieś tam po prostu pobyć w samotności, aby można było tak naprawdę odnaleźć siebie w tym całym zamęcie otaczającego nas świata. Więc nie ma w tym absolutnie nic złego, że chcemy od czasu do czasu udać się na taką samotną wędrówkę. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, miłosne, no tutaj przede wszystkim może to być karta osoby, która jest singlem, która na chwilę obecną nie pozostaje w związku. Jeżeli jest w związku, to może się czuć po prostu w tym związku osamotniona. Czyli formalnie może być jakiś tam związek, natomiast osoby mogą być od siebie oddalone emocjonalnie, bądź nawet również fizycznie. Jeżeli jest to osoba samotna, to ta osoba może się zmagać z jakimiś powiedzmy rodzajami lęków przed bliskością, przed byciem w związku, czyli jakieś na przykład fobie, jakiś lęk przed byciem odrzuconą, lęk przed zaangażowaniem się, różnego rodzaju po prostu takie kwestie związane z nieumiejętnością wejścia w wartościowy związek. Może to mieć po prostu podłoże w przeszłości, gdy no, mieliśmy jakieś niezbyt ciekawe doświadczenia i to po prostu w nas zostało, więc boimy się, mamy tutaj pewne swoje ograniczenia, blokady. Też warto nad tym, kochani, popracować. W pracy i w finansach zasadniczo jest to dobra karta. Sprzyja takiej pracy w samotności. Dla niektórych może oznaczać przejście na emeryturę, czyli już taki zasłużony odpoczynek, gdzie będzie można się oddać swoim pasjom, zająć się po prostu czymś innym.
Często się mówi o tym, że w karcie pustelnika nam się pokazuje po prostu taka praca, która jest związana z czymś takim, co jest na przykład zabytkowe, antyczne, co powiedzmy gdzieś tutaj jest związane też z takim zabezpieczeniem na przyszłość, czyli różnego rodzaju ubezpieczenia na życie itd., itd. Ale tak naprawdę może to być każdy rodzaj pracy wykonywanej w skupieniu, w samotności. To jest praca też osoby takiej uczonej, czyli odkrywającej wiedzę tajemną, być może też niosącą tę wiedzę innym ludziom, no bo tutaj na tej karcie rzeczywiście mamy pustelnika, który niesie takie światełko, czyli może to być jakiś rodzaj właśnie oświecenia jakiejś wiedzy, która nie jest dostępna dla każdego. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no w pustelniku możemy mówić przede wszystkim o jakichś takich chorobach demencyjnych, ale to oczywiście dla osób, które już osiągnęły odpowiedni wiek. Trzeba tutaj uważać na słuch, na wzrok i na układ pokarmowy, kochani, więc jeżeli tutaj odczuwacie jakieś negatywne dolegliwości, no to warto sprawdzić, co tam się dzieje, co jest na rzeczy. Ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.